dzisiaj robię klatej barki. Zresztą od barków. Dzisiaj odcinek solo. Odcinek solo, no. Adriana nie ma dzisiaj. Dzisiaj jest odcinek poświęcony temu, w jaki sposób trenujemy. Chcę wam pokazać, co według nas jest jednym z najlepszych systemów treningowych. Nie mówimy tutaj o FBW, tylko o splicie w tym przypadku. No i tak, zobaczycie, jak to wygląda od kuchni, z naszej strony. Chciałbym powiedzieć o trzech głównych elementach, czyli czasie, co jaki powinien być wykonywany trening danej partii mięśniowej, liczbie ćwiczeń, jaką wykonuję na daną partię mięśniową, liczbie serii i liczbie powtórzeń. Czyli w sumie cztery rzeczy, o których chciałem głównie wam powiedzieć. 72 godziny to jest średni czas, w jakim mięsień powinien się zregenerować, jeżeli wszystko jest zrobione tak, jak powinno być zrobione. Czyli mamy odpowiednią ilość snu, regeneracja jest dobra, mamy dobre suplementy i oczywiście odpowiednio się odżywiamy. Czasem zdarza się, że grupa mięśniowa, partia mięśniowa, która nie jest jednym z moich priorytetów, wtedy nie trenuję jej co 72 godziny, bo po prostu czasem ciężko jest to skumulować, że każdy trening co 3 dni. Więc jeżeli na przykład robię klatę w poniedziałek, próbuję tą klatę teraz 3 dni, 72 godziny, no to jest wtorek, środa, w czwartek postaram się zrobić klatkę jeszcze raz i zazwyczaj wychodzi mi to, bo to jest jeden z moich priorytetów mięśniowych. Więc przez te 3 dni spokojnie mogę odpocząć. Jeżeli chodzi o nogi, tak jak mówiłem, nie zawsze zdarza się, że robię to co 3 dni. Czasem zdarza się, że co 4, co 5, ze względu na to, że mam problem z kolanami. Więc jeżeli chciałbyś zaaplikować tą metodę treningową u siebie i na przykład też masz problem z kolanami albo z plecami, z dolnym odcinkiem pleców, tak jak w moim przypadku, no to wtedy plecy na przykład możesz robić co 4 dzień, albo nogi możesz robić co 4, nawet czasem co 5, jeżeli to ci wystarczy, jeżeli robisz na przykład dużą liczbę ćwiczeń i dużą liczbę serii, tak jak zaraz o tym powiem. Dzisiaj generalnie jest Międzynarodowy Dzień Klaty, jest poniedziałek, u mnie wypada klata przypadkowo. Dzisiaj skupiam się głównie na tym ćwiczeniu, podejrzewam, że po tym ćwiczeniu zrobię jeszcze tylko rozpiętki. Tutaj zrobię 6, 7, może nawet 8 serii. Ile ruchów? Ha? Ile ruchów? Zakres. Wiesz co, dzisiaj spróbuję trochę siłowo. 3 do 5? Bardziej 5 do 8. Na początku będę robił 10, może zrobić 12, nawet tym cięższym, ale nie więcej, żeby nie wypalić tego glikogenu, żeby zostawić to na ostatnią serię i później będę schodził w dół. Czyli dojdę do maksa i później zejdę w dół. Spróbuj 3 placki dzisiaj. Ej. 3 placki? No. Spróbuj. Na raz? No chociaż. Chociaż jest to 2 razy. Jeżeli chodzi o liczbę ćwiczeń, jaką wykonuję, no to trzymam się dwóch zasad. Na duże partie jest to od 5 do 6 ćwiczeń, na małe partie jest to od 4 do 5. I też nie jest to coś, czego konkretnie zawsze się trzymam, czyli zawsze na przykład 4 albo zawsze na przykład 6 na duże. Wszystko zależy, wiadomo, od tego, jak czujesz się danego dnia, jaką miałeś noc, czy dobrze ją przespałeś, od tego, co zjadłeś, od wszystkiego. Przecież nie zawsze chce się trenować maksymalnie i robić dużo serii. Czasem w ogóle nie chce się iść na siłownię, są różne sytuacje, ale główna zasada to jest taka, że na duże partie, takie jak na przykład plecy, klatę, nogi, zawsze robię więcej ćwiczeń, bo ten mięsień potrzebuje znacznie więcej stymulacji. Jeżeli chodzi o partie mięśniowe, które są małe, czyli na przykład barki, ręce, to na przykład zdarza się, że na biceps wykonuję 3 ćwiczenia, później na triceps też wykonuję 3 ćwiczenia, więc w sumie jest to po 3. Nawet jeżeli chodzi o barki, to stosuję jedno ćwiczenie na przedni, jedno na środkowy, jedno na tylny, albo 2 na tylny, czyli to już to są 3-4 ćwiczenia. Jeżeli chodzi o liczba serii jest zawsze mniej więcej taka sama. Jest to od 4 do 5 serii, rzadko zdarza się, że jest ich więcej, 6-7. Zdarza się, powiedziałbym szczerze, tylko w przypadku wyciskania na sztandze, na ławce płaskiej, kiedy
próbuję wcisnąć, tak jak dzisiaj w dzisiejszym przykładzie, maksymalny ciężar, jaki jestem w stanie. Wtedy dbam o to, żeby wszystko po kolei, krok po kroku było rozgrzane i żebym był pewien, że mogę ten ciężar wycisnąć i żebym nie zrobił sobie żadnej kontuzji. W takim przypadku stosuję większą liczbę serii, na przykład 6, ale tak jak mówię, jest to tylko w przypadku wyciskania na sztandze, na ławeczce płaskiej albo na przykład przysiadach. Generalnie udało się podnieść 3 krążki. Rekord. Ostatnia seria z tubą. Zobaczymy, ile będę dać. Szczerze mówiąc, jestem już zmęczony trochę. Psychicznie. Tylko nie przesadzaj. Co? Nie przesadzaj, że 20 ruchów. Czego? Że 20 ruchów zrobisz. Ile? 20. 20? Nie ma szans, 20. Jestem zmęczony. Jeżeli chodzi o liczbę powtórzeń, zawsze praktycznie zaczynam serię od 15-20 powtórzeń po to, żeby wyczuć ruch, żeby wyczuć dany mięsień, który będę spinał większym ciężarem w dalszych seriach. Czyli ja generalnie stosuję metodę takiej piramidki. Najpierw buduję te powtórzenia do góry, czyli 15-20, i później zaczynam schodzić w dół, zwiększając ciężar. Czyli najpierw jest stosunkowo mały ciężar, potem ten ciężar jest zwiększany. Jeżeli chodzi o powtórzenia, to są najpierw stosunkowo duże, później z nimi schodzę, jak zwiększam ciężar. Taki mały back offsetik na 18 ruchów. Rozpiętki i skończ. Pierdolę, weź ty. Chodź tu, jak to zapowiedzieć? Kurwa. Last set, best set. Kto tak mówi? Napiszcie w komentarzu, kto tak mówi. Rozlosuję spośród ludzi, którzy dobrze odpowiedzą, jedną osobę, która wygra. Co? No nie wiem, zacząłeś. Nic. Na razie nic. Zapisz sobie na kartce i później, jak coś będę miał, to... Uważam, że jeszcze warto wspomnieć o tym, jakim ciężarem polecam wykonywać ćwiczenia. Zawsze powinieneś wykonywać ćwiczenia maksymalnie dużym ciężarem przy zachowaniu odpowiedniej techniki. Jeżeli technika zaczyna siadać, no to w tym momencie ten ciężar już tak jakby nie odgrywa swojej roli. Ja jestem za tym, żeby robić dużo powtórzeń maksymalnie dużym ciężarem. Co to znaczy dużo powtórzeń? Od 12 do 15. Jeżeli chodzi o ciężar, no to powinno być to zawsze mniej więcej 80% tego, co jesteś w stanie wycisnąć. Bardzo dziwne, źle oddycham. Na bezdechu wszystko do tego. No nic, to koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że każdy wyniesie coś dla siebie z tego. I to, co ja mówię, to, co my prezentujemy na tym kanale, to nie jest jedyna prawda. Nie jest najświętsza prawda, której trzeba przestrzegać, którą musisz zastosować, bo inaczej nie będziesz miał efektu. Tylko to jest to, co my robimy, co działa na nas, co my poprzez lata praktyki znaleźliśmy, że dla nas jest optymalne. Także dzięki za oglądanie. Na razie.